Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 16 lipiec 2013. Dzisiaj jeszcze raz o przywództwie i zarządzaniu. Kilka słów więcej na ten bardzo ważny temat. Mówiłem wczoraj o tym, że jest ogromna różnica między przywódcą a menadżerem. Oczywiście to pojęcie menadżer dzisiaj niekoniecznie oddaje kogoś, kto ma tylko zarządzać, bo dzisiaj wiele firm marketingowych i w ogóle w biznesie tradycyjnym często stosuje się pojęcie menedżer rzeczywiście do przywódcy, rzeczywiście do lidera, rzeczywiście do kogoś, kto stoi na czele. A znowu używanie słowa przywódca nie jest tak mocno popularne, ponieważ przywódca to zawsze się kojarzy z jakimś takim wielkim guru, prawda, jakimś takim, prawda, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, niepowielalny i w ogóle. Ale jednak myślę, że ważne jest takie systematyczne wracanie do znaczenia pojęcia, dlatego że do tego prawdziwego, właściwego znaczenia pojęć, ponieważ no, myślimy obrazami, pojęcia nam przedstawiają coś nam jakby pokazują tak klarownie i jasno. Więc ta różnica między przywódcą, jak mówiłem ostatnio, a menadżerem, czyli między kimś, kto stoi na czele rzeczywiście i ktoś, kto potrafi podejmować decyzje niekoniecznie w oparciu o schematy, chociaż oczywiście trzyma się schematów, lubi schematy, może lubi to źle zapowiedziane, wiesz, że schematy są ważne i są potrzebne, ale jednak ciągle kreuje, ciągle tworzy, ciągle szuka. Ta różnica między nim a kimś, kto tylko się opiera na schematach, no jest podstawowa. Wierzę, że oczywiście przywództwo, to prawdziwe przywództwo, jak również menedżerstwo, to menedżerowanie, czyli przewodzenie i menedżerowanie, i jedno i drugie są ważne. Jedno i drugie spełniają ogromną rolę w biznesie, w życiu, a jedno i drugie jest konieczne, ponieważ jakby wszystko ma swoje etapy, wszystko ma swoje momenty. Nie na każdy moment dobry jest znakomity przywódca i nie w każdym momencie biznesu dobrze być tylko menedżerem, prawda, czy nim zarządzać. Trzeba wszystkiego po troszkę, jednak wierzę, że ta postawa przywódcy jest tutaj główna, jest najważniejsza, jest właściwie fundamentem wszystkiego. Szukamy przywódców, szukamy prawdziwych liderów, liderów z prawdziwego zdarzenia i to jest to. Myślę, że to tyle tak celem uzupełnienia, właściwie to nawet nie o to chciałem uzupełniać, chciałem trochę innych rzeczy podać, ale może następnym razem o tym powiem więcej. Do zobaczenia jutro. Hej.